żel kolagenowy i serum. Ale powiem Wam najpierw o żelu, dlatego że żel kolagenowy to jest naprawdę rewelacja. Tak jak kolagen jest naszym naturalnym produktem, który nie zawiera w sobie chemii i cokolwiek byśmy nie chcieli robić na bazie kolagenu, to nie może zawierać chemii. W związku z tym ten kolagen, nasz naturalny kolagen również nie zawiera chemii. Jednym ze składników jest kolagen, który nawilża nasz naskórek, skórę właściwą, elastycznie ją powoduje, że jest mocny, że powiem więcej, powoduje, że tak naprawdę wszystkie komórki doskonale zaczynają ze sobą współpracować i pracować. Drugim bardzo ważnym składnikiem w naszym żelu jest to, że on tak naprawdę myje. Bo drodzy Państwo, my codziennie używamy do mycia, do zmywania, do pielęgnacji całego ciała, zaczynając od włosów, poprzez twarz, ciało, stopy, narządy czy higiena intymna, używamy kosmetyków. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak one mają wpływ na nas? Każdy jeden, używany czasami 2-3-krotnie dziennie przecież, przenika do naszego organizmu. Zastanawialiście się, jaki jest skład tego? Czy to, co kupujemy, nie jest przypadkiem tylko jakąś tam reklamą kosmetyczną, że to na tym zarobią koncerny, a że tak naprawdę to jest ze szkodą naszego organizmu? Pewnie nie raz, ale niejednokrotnie nie mamy odpowiedniej wiedzy tak naprawdę do tego, żeby sprawdzić. Teraz jest fajnie, bo można wejść na internet, sprawdzić, jaki jest skład kosmetyków. W naszym żelu, drodzy Państwo, nie ma grama chemii. I chciałabym się skoncentrować tak naprawdę na takim jednym bardzo ważnym składniku. U góry pisze, nie zawiera żadnych parabenów. O tym nie będę mówić, bo jest ich bardzo wiele, ale tak naprawdę w kosmetologii, w kosmetyce. U nas nie ma żadnych żelu. Skoncentruję się na czymś, co nazywa się sodium lauryl sulfate, czy sodium lauryl sulfate. To jest w skrócie SLS. Jest to mydło, którego w składzie naszego żelu również nie ma. I powiem, dlaczego to jest ważne, że go nie ma. Drodzy Państwo, SLS jest to mydło wykorzystywane w przemyśle ciężkim. Takim jak huty, warsztaty samochodowe, stocznie, wszędzie tam, gdzie jest smar, towot, gdzie jest bardzo, bardzo brudno. Te mydła wykorzystywane są w tym przemyśle ciężkim. Ponieważ jest to bardzo tani, świetnie pieniący się środek i świetnie myje, w związku z tym również przemysł kosmetyczny wykorzystuje go do tak naprawdę naszych kosmetyków. Znajdziemy go w szamponie, balsamie, w jakimś tam płynie balsamie do mycia ciała, czy jakiś żel pod prysznic. Znajdziemy go tak nawet w naszym mleczku do mycia twarzy, w toniku tak naprawdę. A przerażające jest to, że nawet w kosmetykach dla niemowląt czy dla kobiet w ciąży. Przecież one szczególnie, kobiety w ciąży są pod szczególną ochroną zawsze. I nic tu nie było w tym złego, gdyby było stosowane raz na miesiąc. Ale przecież głowę niejednokrotnie myjemy 2 razy dziennie. Półpały 3-4 razy korzystamy z prysznica. W związku z tym, ja tutaj, drodzy Państwo, posłużę się opinią pana doktora Henryka Różańskiego, który od 1996 roku eksperymentalnie robi doświadczenia właśnie na zawartość takich różnych śmieci w naszych kosmetykach i skoncentruję się na jego opinii ze względu na ten SLS. Dlatego, że te detergenty syntetyczne stosowane kiedyś tam tylko w przemyśle, w tej chwili stosowane są w każdym prawie toniku, w prawie każdym balsamie, nawet w kosmetykach dla niemowląt. Ja powiem Państwu, że powodują przesuszenie skóry, zaburzają wydzielanie łoju, potu, poszkadzają czynności gruczołów apokrynowych, podrażniają skórę, wywołują świąt, wypryski, przyczyniają się do powstawania plam, guzków zapalnych, w tym cystropnych, na przykład prostaków. Szczególnie szkodliwie działają na skórę dzieci, niemowląt oraz na skórę w okolicach narządów płciowych. Powodują podrażnienie oczu i zapalenie spojówek. I kiedyś wydawało nam się, że są to alergeny, że gdzieś tam w powietrzu my jesteśmy słabsi, a tak naprawdę to mydła SLS bardzo wiele złego robią w naszym organizmie. Uszkadzają nawet układ nerwowy, odpornościowy skóry. Mogą wzmagać niekorzystne objawy, na przykład menopauza. Wcierane w piersi narządy płciowe mogą indukować nawet nowotwory. Drodzy Państwo, i to jest właśnie rewelacja. W żelu kolagenowym do mycia twarzy nie ma ani grama takiego mydła. Nie ma SLS. Co potwierdza test in vitro, red blue test, w teście kosmetyków dla niemowląt. Czyli spokojnie możemy go stosować również dla niemowląt. Co on robi tak naprawdę? Przede wszystkim rewelacją jest to, nie wiem czy Państwo wiecie, że ten żel o pojemności 250 ml wystarcza na 250 myć
to znaczy, że na 4 miesiące i znowu, sorry panie prezesie, nie będziemy sprzedawać części jak 4 miesiące. No tak jest. Tyle tylko, że jeśli myjemy tylko raz dziennie, zwykle myjemy dwa razy dziennie buzię, więc już na 125 dni, czyli mamy troszeczkę krótszy czas, ponieważ higiena intymna, ale myjemy włosy przecież. Myją się świetnie, czujesz, że naprawdę włosy są myte, mimo że on się nie pieni, przecież się nie pieni. Chociaż gdzieś tam się czuje, że jest taki efekt spieniania. Skąd on się bierze? Bo przecież nie ma wydeł SLS. Proszę Państwa, właśnie jeden ze składników aloes, który też jest odpowiednio pozyskiwany, bo nie każdy może aloes, ktoś powie, jestem uczulony i okej, okay, ale aloes dla żelu kolagenowego zbierany jest w odpowiedniej porze, czyli przed wschodem słońca, w ciągu 45 minut z dolnych liści musi znaleźć się w fabryce oddzielone odpowiednio od skórki, po to, żeby miał te właściwości. To właściwości myjące, odkażające. O tym pewnie Państwo mówili. Właśnie z aloesu mamy to, że on myje. Używamy go na mokrą buzię, ale ja mam takie klientki, które nie mogą używać wody, bo nie chcą, bo nie lubią. Lekko nawilżony wacik świetnie zmywa, zmywa makijaż. Doskonale, nie naruszając warstwy wodno-lipidowej na skórze. A aloes ma dodatkowo właściwości ścierające. Czyli tak naprawdę zdejmuje tą pierwszą warstwę drogą na skórkę, którą powinniśmy generalnie codziennie peelingować. Teraz nie peelingujemy, bo mamy fajne, miękkie te zmiękczacze do naszych ręczników, zresztą do buzi nawet też nie używam takich ręczników. Więc zdejmuje warstwę tego jednego naskórka. Kolagen przenika, powoduje, że skóra jest ładnie nawilżona, a to aloes powoduje, że jest ładnie oczyszczona, jest antyoksydacyjna, jest ładnie wyglądająca i tak naprawdę jest umyta. Bo tak jak robią w teście reklamy jakiegoś tam świetnego płynu do mycia naczyń, po talerzu, po myciu, przejrzeniu to na piszczek, Państwo przyjadą po własnej skórze, wiecie doskonale o tym, że on właśnie tak się zachowuje. Skóra jest naprawdę bardzo dobrze umyta, nie jest podrażniona. Nie szczypie w oczy, to już wiemy. Jest gorzki, ale nie zaszkodzi nam. Nie ma stroju jelit, ponieważ mam dziecko, które sobie po prostu wypił, bo myślałam, że to jest kolagen, fajna pompeczka, bawiło się. Nic się nie wydarzyło. A to jest nie tylko dla pani zwania makijażu, to jest dla mężczyzn. Ponieważ podrażnienia, nawet można się golić tak naprawdę, nie wiem, czy próbowałyście golić własne nogi, zwykle kupiłam jakieś tam pianki, żele, coś, żeby było fajne. Tutaj wystarczy nałożyć żel doskonale, jako naprawdę żel na gole niepoprawne. Potem kolagen. Panowie, jako balsam do, znaczy jakąś mleczko do mycia twarzy. Często jest tak, że po goleniu nakładamy jakieś tam panowie, nakładają balsamy. Teraz można kolagen, a można zmyć normalnie żelem kolagenowym, ponieważ ma działanie podobne jak kolagen. Nawilża, uelastycznia, jednocześnie nie naruszając tej warstwy wodno-lipidowej na skórze.